decyzję o wykluczeniu telewizji trwają przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, pomimo wielomilionowej kwoty wieloletniego doświadczenia oraz znakomitej kondycji finansowej, powoduje powstanie istotnych pytań o generalnie wolność mediów w Polsce. Telewizja Trwam prezentuje konsekwentną wizję konserwatywną, opozycyjną do programu obecnego rządu Platformy Obywatelskiej. Zważywszy, że nowi członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostali wybrani przez rządzące partie, wyraźnie widzimy polityczny kontekst dyskryminacyjnego traktowania Telewizji Trwam. Grupa Europy Wolności i Demokracji była zawsze i konsekwentnie za wolnością słowa i wolnością mediów.